Co uważasz, że się najbardziej przyczyniło w ostatnich latach do tego, że... Nie ma już tej bliskości między nami w związku. Zmienia się trochę podejście do, do związku, bo to może się wydawać oczywiste, ale jest bardzo ważne w diagnostyce. Czyli ustalenie, czy ten seks na początku był i czy był on satysfakcjonujący. Nie zawsze mówimy szczerze o seksualności, więc trudno jest czasami na gabinecie powiedzieć, że są osoby, które nie uprawiają seksualnie ze sobą ani z nikim innym. Bo z seksualistycznego punktu widzenia miłość nie równa się seks. To, że drugiej stronie coś się nie podoba, w się nie świadczy o mnie. Naszym celem powinno być zbudzenie podniecania w tobie, a nie zawsze tą cenę uprawiania seksu wieczorem. Więc jak rozmawiać, żeby to sobie niwelować? Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów w Dresie. Na początku chciałam Was bardzo poprosić o wsparcie. Wsparcie, które bardzo dużo znaczy dla tego podcastu, bo tylko dzięki temu ten podcast może się rozwijać. Jeżeli słuchacie mnie na YouTubie, to będę bardzo wdzięczna za subskrypcję, łapkę w górę, komentarz może o tym. Co dalej byście chcieli tutaj usłyszeć? A jeżeli jesteście na Spotify, to dziękuję bardzo za każdą ocenę, którą mi wystawiacie. Wiecie nawet, jak bardzo to pomaga rozwijać się tym rozmowom. Z tymi fantastycznymi gośćmi, a dzisiaj kolejny gość, którego być może już znacie, Michał Sawicki, i będziemy rozmawiać o tym, e, dlaczego w naszym związku nie ma już seksu i czy to na pewno jest tak bardzo duży problem. Zapraszam do rozmowy. Michał, po raz drugi witam Cię bardzo serdecznie u mnie w studiu. Jak byłeś u mnie po raz pierwszy, to nie było jeszcze różowego światełka. To prawda. Zastanawiam się, jak się ubrać pod to światełko dzisiaj. Ale ubrałeś się bardzo dobrze, bo jesteś taki kontrastowy, więc dobrze ci będzie. Jest lekki róż. Je... A jest lekki. Teraz dopiero zauważyłam. Moja wina nie zauważyłam od razu, ale, ale faktycznie jest. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat, który ty mi powiedziałeś w wiadomości prywatnej, że jest jednym z najczęstszych powodów, dla których pary trafiają do gabinetów seksuologów, a mianowicie brak seksu w związku. Chciałam dodać w długoletnim związku, ale pewnie to bywa bardzo różnie. I teraz ja ostatnio gdzieś przeczytałam, nie wiem, czy to jest poparte jakimiś badaniami, czy to był wiesz, jakiś portal taki bardziej plotkarski, Twórczy. zaraz mi odpowiesz, więc na to pytanie, że coraz więcej par żyje w związkach, w których tego seksu nie ma, albo on jest taki no, bardzo sporadyczny. Jeżeli to jest prawda, albo jeżeli ty zaobserwowałeś, że tego jest więcej, to co uważasz, że się najbardziej przyczyniło w ostatnich latach do tego, że nie ma już tej bliskości między nami w związku? Nie, nie znam takich badań, które mówiłyby o tym, że jest coraz więcej takich par. Myślę, hmm. że to jest jakaś stała, tylko może bardziej otwarcie o tym mówimy. Okay. Zmienia się trochę podejście do, do związku, bo wcześniej jeszcze pokolenie rodziców, dziadków. No, miało taki jeden model związku, jak on ma wyglądać. Czyli jesteśmy ze sobą. Za bardzo nie mówimy o tym, co się dzieje między nami. Czy wszystko zostaje w czterech ścianach. I zakładamy, że póki jesteśmy ze sobą, no to w miarę jest okej, okay. Każda para ma swoje problemy, ale musimy jakoś w tym wytrwać. Hmm. Nie było popularne tak, żeby jakoś dbać o swoje potrzeby, a jeszcze rozwodzić się, to też był trochę wstyd na dzielni. Więc teraz, za tak. Więc teraz zaczynamy szczególnie młodsze pokolenia. Nie mówię, że wszystkie zetki, ale tam już się pojawiają takie elementy jak dbanie o swoje potrzeby, zauważanie różnych elementów, mówienie o tym, dyskutowanie, więc też mam wrażenie, że bardziej się dzielimy. No samo to, że rozmawiamy dzisiaj na ten temat, to rzeczywiście było wcześniej tylko w gabinecie, a ty chciałaś się tym zająć. Mamy możliwość pomówienia o tym, że tego seksu brakuje w związkach. Mm. Yy, wiesz co, wiem, że go brakuje trochę z tego względu, że yy... chciałam żyć czarny. Ale nie będę. Tutaj przepraszam. Po się trzeba trochę żartów rzucać, żeby ten temat nie był taki super poważny. Ale wiem to z tego względu, że dużo osób do mnie pisało, zarówno przed nagraniem tego odcinka, jak i gdzieś przy okazji innych pokrewnych odcinków, że ten problem występuje i tam oczywiście przyczyny, przyczyny były, były różne. Z Twojego doświadczenia. Czy z, twojej, e, z Twoich spotkań e, z, z parami, rozmowami z ludźmi, czy może też, nie wiem, wiadomościami, które dostajesz? Jakie są najczęstsze przyczyny, czy w ogóle można wyróżnić jakieś takie przyczyny, że albo ilość tego związku spada do zera, albo go jest po prostu bardzo, bardzo mało w związku, w którym wcześniej. Akurat tutaj odniosę się do takiej sytuacji, w której załóżmy, że ten seks wcześniej był, nie? i on był na jakimś tam satysfakcjonującym poziomie. I to może się wydawać oczywiste, ale jest bardzo ważne w diagnostyce czyli ustalenie, czy ten seks na początku był i czy był on satysfakcjonujący. I mówiąc na początku, to mógł być rok, mogło być kilka lat, ale mam też pary, które po dwóch, trzech miesiącach mówią, że ten seks zanika. Czyli jakoś to pożądanie do siebie nawzajem spada. I w kwestii diagnozy, tutaj się możemy w hałsa trochę bawić. Akurat to oglądam ostatnio. teraz od nowa wszystkie odcinki. My też. I rzeczywiście dojść do tego, czemu akurat u tej pary tego seksu nie ma, jest wyzwaniem. Potrzeba trochę pracy. Dlaczego? Raz, że nie zawsze mówimy szczerze o seksualności, więc trudno jest czasami nawet w gabinecie powiedzieć, że moja partnerka, mój partner mnie nie pociąga, albo jest coś innego między nami, albo wkurza mnie zapach, który ma, czy cokolwiek innego. A dwa, że to pewnie na przykładach sobie później powiemy nie zawsze wszystko osoby wiedzą. To nie jest tak, że jak przychodzi osoba, OK, ona ma wiedzę na temat swoich emocji i tego, co mniej więcej się z nią dzieje, ale też nie możemy oczekiwać, że jak przychodzi osoba do gabinetu seksologicznego, to od razu powie wszystko tak, jak jest. Więc trochę musimy pobadać sobie z każdej strony, naprowadzić ją na to, co tam się może dziać, bo czasami pewne przyczyny osobom do głowy nie przychodzą. Mm. I możemy sobie podzielić te przyczyny, bo pewnie pójdziemy tak. nie, na ten, co tam się może dziać, na kilka elementów. I pierwszy, który, no bo najlepiej zawsze zacząć sprawdzać od najprostszych, czyli tych najbardziej oczywistych drogą eliminacji, czyli patrzymy, czy jakiś bodziec podniecający nie został wykluczony. Czyli na przykład nie zmieniło się twoje ciało, albo twój wygląd, albo twoja rola seksualna na tyle, że przestaje być dla mnie atrakcyjna. Albo efekt nowości, świeżości, który był na początku, cała biochemia mózgu, jak dopamina szaleje. Wszystko tam się wytwarza, to też może być bodziec wyzwalający podniecenie, i on z czasem też może zanikać, mm. nie, nie może zanika po prostu. Okay. Czyli jest to coś, co właściwie dotknie w jakimś tam momencie każdego w jakimś no, stopniu. Czyli ten seks się będzie zmieniać. Nawet dzisiaj dostałem pytanie odnośnie tego, jak się pogodzić z tym, że to życie seksualne się zmienia w trakcie relacji. Mm. Normalnie wszystko się zmienia w trakcie relacji. Ja wiem, że mamy takie wyobrażenie, że miłość gwarantuje seks i że to powinno trwać cały czas i. Bajki Disneya też się kończą na ślubie albo na tym początku. Nikt nie pokazuje, co się dzieje dalej. Ale, ale te zmiany zachodzą, więc ta. Odbiegam od tematu przyczyn, ale myślę, że to jest ważne, żeby podkreślać. Profilaktyka bycia w relacji, czy profilaktyka seksu, promocja tego zdrowia seksualnego, zanim wejdziemy w relację, to by było rozwiązanie dla mnie. Czyli, żeby pary przygotować, czy osoby wchodzące w relacje, co tam się będzie działo w tym życiu seksualnym, że to jest naturalne i jak sobie z tym radzić. Mm. A wracając do, do, do tych przyczyn, no bo to, to mogą być te zaniki bodźca, który był podniecający, ale też mamy mnóstwo czynników relacyjnych, osobowościowych, zdrowotnych, bo też y, 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 to, jak mamy o zdrowie seksualne w takim somatycznym aspekcie, też nie jest zadowalające do końca. Okay. No i czynniki takie zewnętrzne, stresory, praca, cokolwiek. Dziecko, które nie daje spać. Tak. Tak, dokładnie. No, a propos w ogóle dziecka i seksu, trochę poruszyłyśmy ten temat z Agą rog rogalą w ostatnim podcaście, że no jakby ten kryzys w związku, jak się pojawia dziecko, jest praktycznie nieunikniony. Jakby on się w jakimś stopniu mniej lub bardziej pojawi u, ka u każdej pary. To jest ważne, co ty powiedziałeś, że o takiej edukacji, żeby się przygotować na to, co się będzie działo. Ja wiem, że pewnie nie można, wiesz, tego wrzucić w taką jakąś, w taki, w taki jakiś timeline, który będzie dla każdego, wiesz, odpowiedni typu. Może w miesiącach będzie tak, po roku będzie tak, ale na co właśnie, wiesz, jeszcze zanim tak naprawdę wejdziemy w ten związek, na co my możemy się przygotować w związku właśnie z tym naszym życiem seksualnym? E, po pierwsze, no, te zmiany biochemiczne, czyli to, że to podniecenie może spadać. Chyba rzeczywiście mamy do czynienia z osobą, która potrzebuje bliskości po to, żeby się otworzyć seksualnie, bo są też takie osoby, które bez zaangażowania, bez poczucia bezpieczeństwa tego podniecenia nie czują, ale większość jednak będzie na tej linii spadkowej w trakcie trwania związku. I dwa, że ten seks będzie obarczony że on nie będzie na początku tylko. Okraszonym zauroczeniem, i fascynacją, i brakiem przeszkód przed uprawianiem tego seksu, tylko tam dojdą wszystkie inne elementy życia codziennego i one zaczną na ten seks spadać. Czyli właśnie stresy związane z kłótnią, z kredytem, z decyzjami, które są, z otoczeniem, które jest wokół. Plus, chyba o tym rozmawialiśmy też przy pierwszym spotkaniu, te, te role, które się nakładają, czyli to cały czas jest problem, że jak im bliżej jestem z Tobą. Tym bardziej nie widzę już w roli kochanki, kochanka, tylko też w roli partnerki, ojca moich dzieci, osoby, którą kocham, osoby, którą chcę się zatroszczyć. Więc jest trudniej rozgraniczyć to życie seksualne od codziennego. Trudniej jest rozmawiać o potrzebach seksualnych, bo wydaje mi się, że cię skrzywdza, albo pomyślisz sobie, że jestem zboczony, albo pomyślisz sobie, że jesteś niewystarczający dla mnie. Więc dużo takich elementów tam się nakłada. Z życia codziennego, ale też takich osobowościowych, które sami sobie wkręcamy do głowy. Do tego ja jeszcze będę chciała wrócić, do tego takiego w ogóle właśnie bardziej emocjonalnego aspektu tego, jak to też wygląda bo, bo powiedziałeś na początku, że czasami ciężko jest raz, że czasami nie wiemy nawet a dwa, że też ciężko jest o pewnych kwestiach mówić, szczególnie Właśnie z tego powodu, o którym już wspomniałeś teraz, że się boimy też, że tą drugą osobę zranimy, ale chciałam się zapytać o taki aspekt trochę bardziej fizyczny, zewnętrzny, bo dużo na przykład wiemy, mam, mam takie wrażenie, że, że dużo i dużo się mówi o takim czymś jak antykoncepcja, że na przykład leki antykoncepcyjne dla kobiet mogą powodować zmniejszenie libido. I to gdzieś tam się przewija i o takich rzeczach gdzieś tam słyszymy, trochę o tym wiemy. A czy są Twoim zdaniem jakieś takie kwestie, czy to choroby, czy jakieś takie właśnie, czy substancje, czy, czy no jakieś zewnętrzne rzeczy, bodźce, które mogą powodować, że, że nam się, że nam to Libido spada? To mówię zarówno o kobietach, jak i o mężczyznach. Ty super, że to poruszasz, bo rzeczywiście o pewnych substancjach. Albo o e, problemach zdrowotnych mówimy i mówimy w kategorii, że może to powodować spadek libido, i trochę to powoduje takie, mam wrażenie, godzenie się z tym, że ok, jestem na antykoncepcji, więc naturalnie, że libido spada, nic z tym nie robię. Mhm. Nie, to jest po prostu źle dobrana antykoncepcja i, i trzeba by to zgłosić na konsultacji ginekologicznej. Tak samo z innymi lekami, które e, mogą na nas wpływać, no bo wszystkie leki psychotropowe, przeciwdepresyjne one mogą powodować spadek libido. To nie znaczy, że musimy to w 100% akceptować. Czyli o tych skutkach ubocznych e, taki apel ode mnie, żeby mówić na, na konsultacjach mm. lekarskich. E, wszystkie kwestie zdrowotne związane z hormonami dlatego ja nie wiem, ile osób bada hormony w miarę regularnie, e, sprawdza ten poziom i nie interpretuje wyników z Google'a, tylko rzeczywiście sięga profesjonalnej opinii. E, infekcje przenoszone drogą płciową. Okej. Okay. A za tym idące konsekwencje, bo i dysplazja szyjki macicy i raki narządów płciowych, nowotwory, to jest przecież HPV. I teraz pytanie, ile osób jest zaszczepionych w Polsce na HPV? Mm. Mówi się o tym, żeby dzieciaki szczepić, powoli się o tym mówi. Okay. Bo lepiej przed rozpoczęciem życia seksualnego pewnie, ale tych szczepów wirusa mamy prawie 200, więc w każdym wieku możemy się zaszczepić, nawet jak już mamy jakieś szczepy, to chronimy się przed kolejnymi, bo być może te, które mamy nie są wcale kancerogenne jeszcze. Mm. No, dolegliwości z obszaru narządów płciowych, yy, nacisk na pęcherz, nie trzymanie moczu, yy, jakiegoś różnego rodzaju zakażenia. Czyli wszystko to, co sprawia nam dyskomfort fizyczny w obrębie narządów płciowych, ale nie tylko, może powodować, że tego seksu unikamy. No bo nawet jak się gorzej czujemy, ok, niektórych tam aspiryna czy, czy jakieś zmęczenie nakręca w tym życiu seksualnym, ale w większości przypadków, jak mamy czegoś dość fizycznie, to o seksie też nie chce się myśleć. Hmm. Cały ten układ zdrowotny, dlatego też coraz bardziej mówimy o zdrowiu seksualnym, nie o seksie, nie o satysfakcji seksualnej, tylko o zdrowiu seksualnym, żeby zobaczyć, że te elementy psychiczne, somatyczne i seksualne są połączone. Fajnie, że to powiedziałeś, dlatego że mam takie wrażenie, że jak dostajemy jakikolwiek lek, no tutaj akurat powiedzieliśmy o antykoncepcji, o, o lekach na przykład. O psychotropach, o lekach antydepresyjnych, to czasami idziemy na taki sam, sami, bez konsultacji z lekarzem, idziemy trochę na taki kompromis, że wiesz, jeżeli już, że czytamy tą listę skutków, potencjalnych skutków ubocznych, która zawsze jest ogromna, bo musi być. Bo musi być. I często sobie myślimy, ja wiem po sobie, że okej, okay, jak mnie dotyczą tylko dwa z tych, typu właśnie spadek libido i lekki, na przykład ból głowy, to w sumie to jest całkiem, wiesz, to jest całkiem dobrze, nie? Bo, bo na tą całą długą listę dotyka mnie tych i nie, często nie sięgamy już wtedy po pomoc specjalisty, czy to ginekologa, czy to psychiatry, mhm. że żeby jednak zastanowić się, czy możemy w ogóle te skutki uboczne zniwelować no, praktycznie do zera. Nie? Mhm. Um, no bo gdzieś to libido, no, ja wiem, że to jest taki u kobiet przynajmniej bardzo duży problem w kontekście antykoncepcji hormonalnej, ale też wiem, że właśnie to jest taki kompromis, który często przyjmujemy, nie myśląc o tym, jakie to będą też konsekwencje nie tylko dla nas, ale też właśnie dla naszego, dla naszego związku, więc, więc dobrze, żeby też właśnie o, o, o tym aspekcie mówić i chciałam właśnie powiedzieć konkretnie o, o lekach, że to też, może mieć, to też może mieć wpływ na to, jak nasze libido życie seksualne wygląda. Aspekt emocjonalny, bo, bo mówiłeś o tym, że czasami ciężko jest powiedzieć swojemu partnerowi, cokolwiek by nam nie przeszkadzało, jak o tym w ogóle rozmawiać? Jak, jak o tym rozmawiać, żeby nie zranić drugiej osoby, że słuchaj, no coś się zmieniło i, i dla mnie to jest problem. I co za odpowiedzialność ponosi i strona, która mówi, ale też. Yy. Która przyjmuje. Mhm. <forskowni> Żeby nie odbierać wszystkiego jakoś bardzo personalnie, no bo to, że drugiej stronie coś się nie podoba, w seksie nie świadczy o mnie, nie ujmuje mi w roli kochanka czy partnerki w żaden sposób, a mamy takie przekonania, czyli cały czas żyjemy w takiej bańce, w której druga strona musi spełniać wszystkie potrzeby nasze w stu no i te seksualne też, czyli jeżeli coś ci nie pasuje, to znaczy, że ze mną jest coś nie tak. Mm. Więc jak rozmawiać, żeby to sobie niwelować jak najwcześniej? Czyli żeby nie udawać na początku, że problemu nie ma, jeżeli jakiś się pojawia. No bo na początku mamy więcej siły do tego, żeby sobie poradzić, znieść coś. Też tam elementy w mózgu, pewne struktury się wyłączają, włączają, jesteśmy mniej krytyczni, więc więcej rzeczy przyjmujemy. Czyli jak najwcześniej rozmawiać o różnych obserwacjach, które mamy. A dwa, ja wiem, że to się może wydawać takie łatwe w teorii, trudniejsze do zastosowania, ale rozmawiać tak jak o codziennych rzeczach, jako o obiedzie. Czyli jeżeli coś lubimy razem gotować, to sobie o tym powiedzmy. Jeżeli czegoś nie jesz, nie lubisz lub ci nie smakuje to, co ja przyrządzam, to też się nie dzieje. Duża no. rzecz. No tak, to, to jest niby oczywiste, ale domyślam się, no. że, że, że trudne, żeby, mhm. żeby o tym w ten sposób rozmawiać, no bo gdzieś tam, no to, o tym chyba już też rozmawialiśmy przy okazji naszej pierwszej rozmowy, że gdzieś też wyrośliśmy w tej takiej kulturze nie, rozmawia, nie rozmawiania o seksie generalnie. I, I potem pewnie często dochodzi do takiej sytuacji, kiedy zostawiamy wszystko już do takiego ostatecznego momentu, gdzie, nie daj Boże, nie wiem, dochodzi do zdrady, i dopiero, dopiero wtedy zgłaszamy się do specjalisty, a czy w ogóle jest możliwe życie w szczęśliwym związku? Cokolwiek tutaj dla każdej osoby co innego będzie znaczyło szczęśliwe. Gdzie ten seks w ogóle nie istnieje? Między osobami, które tworzą te relacje, tak. czy w ogóle. No, między, między osobami, czyli czy to w małżeństwie, czy to w związku partnerskim, czy, czy, mhm. czy w ogóle z Twojego doświadczenia, czy to jest możliwe. Bo czasami wiesz, są takie, e, ja słyszę takie, e, takie stwierdzenia, że u nas, wiesz, mnie uprawiam, ale jest super, nie? Albo nam to nie przeszkadza. I tak zawsze się zastanawiam, czy to jest w ogóle możliwe. Jest możliwe, bo pewnie też nie wiemy wszystkiego o tej parze, tak sobie wyobrażam, bo często mam w gabinecie sytuacje, w której osoby są w otwartej relacji, czyli między sobą tego seksu nie uprawiają, ale na zewnątrz realizują się seksualnie, oddzielają tę potrzebę seksualną od emocjonalnych, są dla siebie najważniejszymi osobami i nie ma tej zazdrości odnośnie inne osoby w życiu seksualnym. Są osoby, które nie uprawiają seksualnie ze sobą ani z nikim innym, i tutaj pytanie, na ile gdzieś ta potrzeba seksualna jest zaspokajana na przykład przez masturbację, a na ile ona jest wyłączana. Mhm. E, czyli blokuje ją całkiem, bo skoro nie spełniam swoich oczekiwań odnośnie seksu tego w związku, no to jestem w stanie świadomie lub mniej świadomie te potrzeby przyblokować u siebie. Co pewnie możemy sobie wyobrażać, że się będzie odbijać, no bo jeżeli nie śpi albo nie jem przez dłuższy czas, a, a seks też jest potrzebą fizjologiczną w pewnej mierze, no to jakoś moje ciało zaczyna się buntować. Więc jest możliwe, żeby nie uprawiać seksu ze sobą i być szczęśliwą osobą w relacji, ale gdzieś ta potrzeba seksualna zwykle musi być zaspokajana. Mm. No tak, bo może być zaspokajana, tak jak powiedziałeś, trochę w, innych, w inny sposób. A, a taka, takie układy, to to, co mnie zaciekawiło osobiście, takie układy czy takie rozwiązania, o którym ty wspomniałeś na początku... Mm, że są w sobą, ze sobą w związku, ze sobą seksu nie uprawiają, ale mają otwarty związek. I, i Czy to jest coś, z czym Ty się spotykasz często w gabinecie, czy to raczej są pojedyncze przypadki? Bo to wiesz, to jest taki ty, przykład, uh -huh. który, na który bardzo dużo osób teraz domyślam się w, w komentarzach by się oburzyło: no ale jak to, no jak jesteś w kim związku, jak to związek otwarty i tak dalej. My trochę jesteśmy też tacy, wiesz, pierwsi do oceniania czegokolwiek i czegokolwiek, to, czego nie znamy i czego nie rozumiemy, nie? Więc zastanawiam się, na ile takie układy, rozwiązania się sprawdzają. Bo z seksualistycznego punktu widzenia, miłość nie równa się seks. Czyli hmm. miłość nam nie gwarantuje tego pożądania ani seksu. Są osoby, tak jak mówiłem, dla których jest to nierozrywalne i sobie nie wyobrażają tego, albo nie mają takiej potrzeby aktywowanej bez tego uczucia, ale znowu większość. Decyzji, które podejmujemy w relacji, jest właśnie od nas zależne. Czyli wybór relacji na wyłączność też jest decyzją. To nie jest coraz częściej już też w zwarzysztwie seksualnym mówi się o tym, że monogamia nie jest naturą, tylko jest decyzją uwarunkowaną kulturowo, jakoś tam się też społecznie sprawdza. Dużej części osób, więc to kontynuujemy. Mhm. Tak, do oceny jesteśmy pierwsi, żeby jakoś skrytykować, szczególnie na temat seksu, seksualności. Wypowiadamy się chętnie. Mam wrażenie, że każda osoba jest ekspercka w internecie od tego i dość łatwo krytykuje innych. Coraz częściej par decyduje się na, na swingowanie czy na otwieranie relacji. Dużo relacji poliamorycznych też spotykam w gabinecie, czyli nie tylko gdzieś ten seks jest dzielony pomiędzy inne osoby, ale uczucie miłości. Więc tych modeli relacji jest mnóstwo. Chodzi o to, żeby dobrać swój, taki, który Tobie odpowiada. Bez oceny, który jest lepszy, który gorszy. Dopuszczamy tylko większą liczbę możliwości. A co możemy zrobić? I ten wątek troszkę poruszyliśmy w pierwszej też rozmowie, ale gdzieś tam bym chciała rozwinąć. Co możemy zrobić w takiej najbardziej yy, oczywistej, bym powiedziała, sytuacji yy, braku seksu w związku albo mniejszej ilości seksu w związku, kiedy to po prostu, no, nie wiem, jesteśmy ze sobą nieważne ile czasu, jesteśmy trochę już znudzeni, nie? i to uprawianie seksu w ten sam sposób. W ten sam dzień tygodnia, jakby te wszystkie schematy przestały już być dla nas albo dla jednego z nas, no bo to też nie musi być, nie muszą być obie osoby w związku, przestało być satysfakcjonujące. Jak możemy w taki najprostszy sposób urozmaicić ten seks, nie skacząc od razu na głęboką wodę w postaci, wiesz, otwartego związku i, i tak dalej. Ale jakie są takie rzeczy, które możemy zrobić? Które gdzieś tam nie będą od razu takim wielkim, wiesz, nie będą tak przytłaczające do tego, żeby to spróbować. To też sobie musimy rozdzielić dwie sytuacje, czyli znowu ta diagnoza jest kluczowa, żeby wiedzieć o co chodzi, żeby też się nie frustrować dodatkowo, bo przychodzą czasami pary po dwóch latach prób różnych, właśnie porad z internetu i mówią, no nic nie działa. Okazuje się, że diagnoza jest troszeczkę gdzie indziej, bo jeżeli ja mam chęć na seks z drugą osobą, Czyli to nie jest tak, że to całkiem wygasło, tylko gdzieś tam mam chęć na seks, ale czuję, że on jest trochę już taki nie do końca ciekawy. Tak najbardziej możemy sobie to urozmaicać. Gadżety erotyczne teraz jest, są takie już, e, naprawdę przyjazne dla ciała i, i robiące różne rzeczy, jak na przykład sztuczna sperma albo wydzielimy różnego Boże, rodzaju... Naprawdę, to jest <laughs> bardzo nie na czasie. <laughs> Myślałam, że już z Agnieszką Nalewczyńską rozmawiałyśmy o wszystkim, ale o tym nie akurat... teoretycznie ostatnie dwa lata to jest jakiś boom, naprawdę. Tam się tyle dzieje, że ja sam nie ogarniam i często wchodzę na strony i okay. jestem zaskoczony nowościami. To może być użycie pornografii do tego, żeby poszukać jakiejś inspiracji, jeżeli się dobrze czujemy oglądając pornografię przy drugiej osobie, bo często wstyd się włącza, więc też nie na siłę. Um, może być zmiana miejsca, może być właśnie wyjazd gdzieś, no bo otoczenie też ma znaczenie. Może być jakieś takie kliftowanie w ciągu dnia, bo tu też zapominamy o tym, żeby to podniecenie budować. Czyli różnego rodzaju sexting, tylko tu przy sextingu pamiętajmy, że w sieci nic nie ginie, więc jak zdjęcia wysyłamy, to może bez twarzy i bez znaków szczególnych, ale jakiegoś rodzaju takiego podkręcanie siebie, niekoniecznie z celem uprawiania seksu, tylko z celem podniecenia. Urozmaicenia. Czyli nawet jak się podniecamy w ciągu dnia przez SMS-y, jesteśmy obok, nie obok siebie, tylko gdzieś osobno, to, to naszym celem powinno być zbudzenie podniecenia w tobie, a nie za wszelką cenę uprawianie seksu wieczorem. Mm. I tutaj ściągamy sobie presję i przychodzimy do innego rodzaju sytuacji, czyli to, co, z czym się pary zgłaszają do mnie. Czyli jeżeli ja już w ogóle nie mam ochoty na seks z tobą, to wtedy żadne gadżety erotyczne, żadne filmy pornograficzne, ani to sextingowanie w ciągu dnia nie pomoże. Okay. bo przychodzi jedna strona, która ma już ochotę na seks na takim poziomie, a ja mam na tym poziomie. Mm -hmm. I ona zaczyna inicjować spotkanie. No to ja mówię, weź w ogóle spadaj, no bo no. mam zero chęci na seks z tobą. Mm -hmm. I to jest też naturalne, bo jak patrzymy sobie na cykle, na fazy cyklu seksualnego, to najpierw jest ta chęć na seks, czy, czy pożądanie, różnie jest nazywane, Czyli ja muszę w ogóle mieć gotowość i chęć na uprawianie seksu. Potem jest dopiero podniecenie. Okay. Więc jeżeli ty przychodzisz do mnie w tej fazie podniecenia już, tej drugiej, a ja jestem w ogóle zero, nic nie myślę o seksie, no to Bardzo automatycznie, dumno. tak, będę się już blokować, powiem, że nie. Każdy twój dotyk czy, czy jakąś próbę będę odbierać yy, nawet złowrogo mm -hmm. czy, czy jakoś frustrująco, bo, bo mówię ci, że nie mam ochoty, a tutaj próbujesz. Więc to, co w takich przypadkach możemy robić, to zobaczyć znowu bez presji seksu, czyli nawet czasami w ćwiczeniach dla par mówimy, macie nie uprawiać seksu przy tym, czyli nawet jak podniecenie dojdzie u was obojga do poziomu 100%, to seksu ma dzisiaj nie być. Okay. Czyli chodzi o to, żeby tej stronie, która jest na poziomie zero w chęci na seks, dać taką pewność, że nie ma żadnej presji. Okay. Do niczego to nie prowadzi. Tylko mają osoby poprować się, nie wiem, poprzytulać, pocałować, pobyć ze sobą, bo też z czasem trwania relacji coraz rzadziej spędzamy czas przytuleni w łóżku na przykład. Mm. Czyli coś takiego porobić, żeby zobaczyć, czy jak mm, jakieś elementy, które do tej pory sprawiały ci przyjemność, bez tej presji seksu spowodują, że te, w tobie ta ochota zacznie rosnąć. Jeżeli tak, to super, jeżeli nie, to też próbujemy dalej. To są takie małe rzeczy, które Ty powiedziałeś, o których ja mam wrażenie, że o ile na początku związku one są takie dość naturalne i o nich się pamięta. Tyle później, i teraz zabrzmi, jak taka wiesz, starsza pani, ale jak przychodzi proza życia, ale tak jest. Wiesz, jak tu masz e, pracę, obowiązki domowe, dziecko i tysiąc innych rzeczy, to nawet ci do głowy nie przyjdzie, żeby, żeby uprawiać jakiś sexting. Wiesz, w tych wiadomościach to jest bardziej na zasadzie: e, zrobiłeś już mleko e, dla dziecka, e, o której wrócisz za... to z znakiem na końcu? To, 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 znakiem zapytania. Tak, ale wiesz, to jest tak, to nawet nie, nie przejdzie, coś, co kiedyś było gdzieś tam naturalne, to w ogóle jakby nawet nie przejdzie ci przez myśl, nie? I, i, I to nie jest w sumie dużo, nie? To są takie rzeczy, które z drugiej strony niewiele, niewiele kosztują, tylko o nich się przestaje myśleć i tutaj znowu to się trochę sprowadza do tego, że no będę nuta, ale no związek jest ciągłą, ciągłą pracą, nie? I czasami trzeba się ja, ja mówię o takich sytuacjach, gdzie nie wchodzą w grę jakieś takie większe, nie wiem, problemy typu impotencja i tak dalej, i tak dalej, tylko po prostu no, żyjemy w biegu większość z nas. I trochę czasami przestajemy myśleć w ogóle o tym nie. Tylko, tylko jest tak, jak ty powiedziałeś, że potem przychodzi, nie wiem, na przykład wieczór i jedna osoba jest na tym poziomie, a druga jest, jest na tym, nie. Um, więc... Tak próba pięć minut nie wychodzi to tak. jest strony, obrażone, Dokładnie. Um... Ale to o czym mówisz? To ta ciągła praca. Tak, no bo seks to nie jest perpetuum mobile. Czyli na początku się staramy. O to, żeby drugą stronę zdobyć, a potem jak już jesteśmy razem, to odpuszczamy, a to hmm. trzeba się starać cały czas. A co robimy w momencie, w którym to też są rzeczy, które pytania, które się pojawiały, co, co się dzieje w momencie, w którym mm, jesteśmy w związku, nie chcemy być w otwartym związku, w sensie to, to, to nam gdzieś tam nie odpowiada, ale nasz partner już nas nie pociąga, czy przynajmniej tak nam się wydaje, ale gdzieś tam na przykład jesteśmy. W w stanie w ten sposób myśleć o kimś innym. Bo to może być też takie niepokojące, nie? Dla, dla osoby, która jest w związku małżeńskim, że podnieca mnie, nie wiem, aktor. E, Dr. House na przykład wiesz, z serialu, a mój mąż nie, nie? E, jak pracuje się z czymś takim? Czy, I czy w ogóle, jakby czy to w ogóle jest coś złego, że, że mamy takie myśli na temat kogoś innego? To jest naturalne całkiem. Okay. Czyli w tej fazie pierwszej zakochania, zauroczenia. Nie dopuszczamy innych osób, a potem mogą się one pojawić. Czyli też się nie martwimy, jeżeli się nie pojawiają, ale naturalne jest też, że one się pojawiają. Czyli to nie jest tak, że jak wchodzimy w związek, to jest taki magiczny przycisk, który nam wyłącza podniecenie, pożądanie w stosunku do innych osób. Hmm. Znowu to jest decyzja, to są uczucia i to jest to, co jest między nami. No to już jesteśmy dalej. Czyli już coś tam się zadziało na tej linii, ja i partner, że, że on przestaje podniecać z tej historii, którą opowiadasz. No inne osoby będą podniecać, to też to, to się zdarza. Chociaż są osoby, które. Jak właśnie partner przestanie mnie podniecać, to całkiem blokują tę potrzebę seksualną. Mm. Bo jest to niezgodne z ich przekonaniami moralnymi czy religijnymi na temat tego, jak to życie seksualne powinno wyglądać. Jak to podniecenie jeszcze jest, to paradoksalnie jest łatwiej. Okay. Nie mamy przyblokowanej tej potrzeby. To świadczy o tym, że to, to, to życie seksualne jakoś tam mogłoby funkcjonować, gdyby ten partner podniecał. Mm. No to wtedy rozmawiamy i szukamy. Bo to, co nas podnieca, to nie tylko wygląd. Pewnie, że, że wygląd na pierwszy. Rzut ale mądrość. No ale tak. to, co aplikacje randkowe z nami robią, to też przez wygląd oceniamy wszystko. Nikt tam nie czyta opisów, które i tak są tam przygotowywane pewnie przez tydzień ze znajomymi w grupie albo na odwal robione. Raczej obstawiam, że na odwal robione. Albo przez tydzień się stresuje i potem tak zrobię na odwal. Ale to jest też rola seksualna. To jest to, czy jesteś domnującą, czy uległą osobą. To są dźwięki, które wdejmy podczas seksu czy, czy jakiś konkretny zapach. Czyli wszystkie takie elementy, Patrzymy, czy one się nie zmieniły od początku, czy możemy coś takiego zobaczyć, co mogłaby osoba poprawić w sobie. Mm. No bo jeżeli to jest 20 kilo więcej, no to nie oczekujemy, że w ciągu tygodnia to się zmieni. Jasne. Ale jeżeli to są jakieś zachowania seksualne czy techniki seksualne, no to możemy je wprowadzić od razu. Druga też ważna rzecz, że nasze potrzeby i preferencje seksualne mogą się lekko zmieniać w trakcie życia. Czyli to, co podniecało nas 10 lat temu, nie musi podniecać nas teraz. Mm. Więc też często pary przychodzą z takim Przekonaniem, że no ale przecież działało kiedyś. Okazuje się, że to, co właśnie mówiłeś, że robią cały czas to samo. Hmm. Bez żadnych urozmaiczeń. Nawet nie chodzi o te urozmaicenia, ale może osoba ze strony uległej nagle staje się dominująca. Nie nagle, tylko przez te 10 lat. Staje się dominująca, no i z drugą dominującą już nie jest w stanie się zgrać w tym seksie hmm. Więc rozmowa, rozmowa, rozmowa. A z, z, twoje, z Twojego doświadczenia można tak w ogóle rozgraniczyć. E że kobietom, czy mężczyzną się łatwiej na ten temat rozmawia, bo wydaje mi się, a czym to, to strzelam, to jest teoria osoby, która totalnie nie wie, tylko tak sobie wiesz, wymyśliła. Wydaje mi się, że może być dużo trudniej, bo to też jest pytanie, i to nawet jedno z pytań, które gdzieś tam Ci wysłałam, temat impotencji. Wydaje mi się, że mm, rozmowa z partnerem, w sensie z mężczyzną, na ten, na ten temat, jeżeli mamy w, e, e, problemy z impotencją, dla kobiety może być. To może być strasznie trudne, bo, bo gdzieś tam, wiesz, to jest ta męskość. Jakoś ten seks u mężczyzny mam wrażenie, że jest e, o tyle ważniejszy, że on jest jakąś tam oznaką tej męskości. U kobiety trochę mniej. Gdzieś tam się przyzwyczailiśmy do tego, że kobiety mogą mieć niższe libido, e, nie mieć orgazmu. Tak, dokładnie. Że to, je, to jest mniej takie. Uwłaczające. Nie mówię, że jest, ale że my tak o tym myślimy, nie? Że, że dla kobiety to jest bardziej ok, a dla mężczyzny, no to już. To wydaje mi się, że to może być strasznie trudne z perspektywy partnerki, która po pierwsze no, chciałaby, żeby ten seks był jednak. Po drugie, jak to w ogóle rozmawiać, żeby no, nie zranić tego swojego partnera, bo jest to taki no, mocno drażliwy temat. Jak w ogóle w tym lawirować, nie? żeby się tą całą sytuacją na tyle nie przytłoczyć, że już w ogóle nic z tego nie będzie? I to jest znowu te, paradoksalnie te bardzo krzywdzące przekonania społeczne na temat potrzeb seksualnych kobiet. Mm. Czyli to, że... Ale jest. Tak. To, że nie muszą, że tego orgazmu nie ma. Zaczynamy powoli mówić o tych potrzebach seksualnych kobiet, na szczęście, ale wciąż za mało. To te krzywdzące przekonania paradoksalnie ściągają trochę presji z kobiet odnośnie tego, że. Nie spotkałem się z tym, żeby przyszła kobieta z trudnością w orgazmie. Na przykład powiedziała, że ma problem z kobiecością. Okay. Natomiast mężczyźni z, z problemami z erekcją mówią, ma problem z męskością. Okay. Bardzo utożsamiają, czyli ta presja jest silnie na nich mm. y, przerzucona. Mm. Czyli ciągle żyjemy w takim przekonaniu, że mężczyzna to jest robot, który zawsze może, zawsze ma ochotę na seks. A jak tej erekcji nie ma, to coś się z nim nie tak, albo partnerka jest nieatrakcyjna. I tu z kolei z takimi przekonaniami przychodzą kobiety. Które biorą na siebie odpowiedzialność często za te trudności w erekcji u mężczyzn. To też tutaj możemy odczarować, że te trudności z erekcją mogą się pojawić. Coraz częściej dotyczą młodych chłopaków mężczyzn. Stres, dieta, tryb życia, presja, która ciągle jest. Może powodować, że te trudności z erekcją są, i to nie świadczy w żaden sposób o męskości. Podzielamy sobie to bardzo kategorycznie. No, i jak rozmawiać? Musimy pamiętać o tym, że rzeczywiście różne przekonania na temat tej seksualności mogą się włączyć. Czyli fajnie jakoś dać zapewnienie, że no, słuchaj, jest jakaś, jakaś trudność w seksie. Ona nie świadczy o tobie, ale może fajnie byłoby się razem tym zająć. Ja też zajętam zawsze osoby do tego, żeby przychodziły w parze. Jeżeli są w parze i mają trudność w seksie, to przyjdźcie razem, bo nawet jeżeli widocznie u jednej strony są te problemy z erekcją, na przykład, to druga strona jakoś na nie reaguje. Wzmacniająco lub pogłębiająco ten problem. Mm. też wtedy uczymy, co zrobić, jak zareagować, jak się druga strona może też poczuć. No tak, bo to też jest do pewnego stopnia kwestia mm, jakiejś tam nauczenia. No, znowu w kategoriach seksu, nie myślimy o tym, że mamy się czegoś uczyć, tak? bo to powinno być niby e, naturalne. Czy jest taki punkt dla ciebie jako specjalisty, w którym mm, Powinniśmy się zgłosić do seksuologa? Czy w ogóle można, czy, czy w ogóle można taki moment wyróżnić? Kiedy, kiedy to jest jeszcze na takiej zasadzie, że okej, okay, no to zobaczymy. Czekamy jeszcze dwa tygodnie, zobaczymy jak będzie. A kiedy rzeczywiście są jakieś takie sygnały, e, które mówią o tym, że fajnie byłoby jednak porozmawiać z kimś, kto się trochę na tym zna? E, wcześniej niż później, bo zwykle parę zgłaszają się za późno. Kiedy rzeczywiście tam już jest tyle na gromadzonych rzeczy na tym braku seksu że zanim się dokopiemy do przyczyny, zanim odbudujemy komunikację, zobaczymy, co jeszcze nie działa, to trochę schodzi i też nie zawsze da się pomóc. Okay. Um, idealnie by było profilaktycznie pójść na nauki takie, tak jak chodzimy na przedmałżeńskie, które różnie tam osobom dają cokolwiek, to na taką profilaktyczną um, konsultację czy terapię pary, bo to jest trochę tak, że jak zanim dostaniemy auto, to idziemy na kurs prawa jazdy. A tak jak powiedziałeś, zanim wchodzimy w relację, to nic nie dostajemy czasami. Wydaje nam się, że, że miłość, związek, jak umiejętności miękkie, wszelakie seks to tak samo popłynie i że każdy to umie. A to tak nie jest. No bo to też jest trochę tak, że na początku, przynajmniej w większości przypadków, może są jakieś odosobnione, ale na początku przez to, że są, jest ta chemia, hormony i, i to ten seks jest. I jakby nie myślimy też w kategoriach takich, że musimy tak się nad czymś pracować. Tak, musimy nad czymś pracować. Hmm, czy wiesz, no to, to generalnie no to, to już kolejny raz taka, taki wątek się pojawia, że my jesteśmy na tyle przekorni jako ludzie, że musimy czekać do tego ostatecznego momentu, w którym hmm, no już jest, no tak już jest źle, bardzo źle, to... nie? A jaką rolę w tym wszystkim będzie grała na przykład pornografia, masturbacja, bo myślę, że to też może niepokoić i to teraz trochę w drugą stronę z perspektywy kobiety, bo to tu mówiliśmy o męskości i, i erekcji, ale z perspektywy kobiety może być na zasadzie, i to też był wątek przez nas poruszany w poprzedniej rozmowie? Um, Okej, okay, dlaczego on chce oglądać filmy pornograficzne, albo się masturbuje, ale nie chce uprawiać seksu ze mną, nie? I to znowu może napędzać taką falę myśli przez kobietę, że ja nie jestem atrakcyjna, ja nie jestem już, nie wiem, już mnie, już mnie nie widzi w takiej formie, jak kiedyś. Już jakby nie chcę po prostu tego seksu ze mną, nie? szczególnie jeżeli gdzieś tam jest korzystanie czy to z pornografii, czy, czy jest masturbowanie, tak jak powiedziałam. I to jest niesamowite, że przychodzi od razu interpretacja, że ja jestem nieatrakcyjna mm. bardzo często. A pytanie, dlaczego jest diagnostyczne? No bo musimy się dowiedzieć, czemu ta pornografia czy masturbacja jest lepsza. Czy jest łatwiejsza, bo nie muszę się starać myć, interesować swoimi potrzebami, przyjmować, czy ty masz orgazm, czy tobie się podoba. Umawiać się z tobą na godzinę, robić tego tych prób całej, czy tej gry wstępnej, czy tego sextingu w ciągu dnia, żeby w tobie to ochotę na seks zwiększyć. Więc zwykle jest odpowiedź taka, że to jest łatwiejsze, prostsze, szybsze. Ja jestem też sam podczas masturbacji, więc nikt mnie nie ocenia, nikt nie patrzy na to, co robię, na to, co lubię. Um, no, więc do, do, dojście do tej przyczyny, czemu rzeczywiście ta pornografia wygrywa w tym momencie. A myślisz, że może być też tak, że to jest przyczyna taka trochę mniej egoistyczna, nie żeby to było coś złego. Że na przykład taki mężczyzna po prostu wie, że ona jest zmęczona, nie wiem, cały dzień się zajmowała dzieckiem, nie chce jej zawracać głowy i, i po prostu. Jeszcze ja tutaj chcę trochę tych, tych mężczyzn wytłumaczyć. <laughs> nie, to jesteśmy po Może tak brzmi, że na tych mężczyzn tak jedziemy, a to jest z 50 na 50 zawsze. Okej. Okay. Tak, no bo szczególnie jak dostanę kilka razy odmowę, no to nie chcę się narażać na kolejną. To też jest ważne, żeby o tym pamiętać, nie że... bo, bo... Łatwo jest urazić gdzieś tam czy, czy zranić nasze uczucia, i łatwo jest być w takiej sytuacji, w której, okej, okay, nie wiem, przyłapujemy naszego męża, partnera na oglądaniu, nie wiem, pornografii, i sobie myślimy: okej, okay, to ze mną jest, jest coś nie tak, nie jestem nie atrakcyjna, ale być może faktycznie nie, na przykład poprzednie trzy dni powiedziałam, że, okej, okay, nie mam ochoty, nie? I to też warto się może zastanowić z tej perspektywy, nie? że, że może, może, może tutaj zostałam w końcu usłyszana. Nie? <śmiech> <śmiech> często, często zarzuca się mężczyznom, że oni nas tak nie słuchają. Nie? A może słuchają, A tylko może... nie komunikują tego, co usłysze. A to jest inny problem, prawda? Bo to jest, to jest taki problem, o którym też dużo już rozmawiałam w swoich wszystkich um, rozmowach, że raz, że komunikacja, a dwa, że pokazywanie emocji przed mężczyzną, bo tutaj znowu się to sprowadza do tego stereotypu, w którym mężczyźni powinni być silni, nie płakać, nie pokazywać swoich emocji i, i to też może często pewnie powodować e, nawet problemy w łóżku w związku. O, bardzo. Nie? Problemy zerekcją, z erekcją, z utrzymaniem erekcji, z orgazmem. E, w ogóle na zdrowie to wpływa, no bo 80-90% samobójstwa to są mężczyźni w Polsce. Tak. I te problemy z erekcją też często. Myślę, że częściej biorą się z lęku przed tym, że nie dam sobie rady. Mm. Albo jak zaczynam już myśleć o tym, że nie będę mieć erekcji przed seksem czy w trakcie seksu, no to nie jest to podniecające, więc działa jak spełniająca się przepowiednia, samo spełniająca się przepowiednia, czyli no, lęk nie jest podniecający. Dobra. No, jeszcze nie na koniec, ale gdzieś tam zbliżając do końca, ja chciałam tutaj wymyślić sobie, w sensie wyobrazić sobie, bo trochę o tym powiedzieliśmy, albo chciała to tak podsumować. Taką sytuację, w której jest on i ona, jesteśmy w związku nie wiem, 5 lat, 10 lat, nieważne, i nigdy nie rozmawialiśmy o seksie, bo bardzo często tak jest. Myślę, że no nie chcę powiedzieć, że większość par tak ma, ale bardzo dużo par tak ma. Może nie to młodsze pokolenie, ale to moje starsze pokolenie na pewno, na pewno tak ma. No i siedzimy sobie na tej kanapie o godzinie 18. Nigdy w życiu nie rozmawialiśmy na ten temat. Ale no wiemy gdzieś tam w głowie, że okej, okay, to już to, to nie jest fajnie, nie? Jakby brakuje mi tego seksu. Jak zagaić? Wiesz, bo to, to, to tak sobie wyobrażam, jak 10 lat nigdy tego tematu nie poruszyłeś, to hej, no e, może byśmy poprawiali no. ten seks? Jak, jak w ogóle zapoczątkować tą rozmowę? To zwykle jest tak, że w jednej stronie jakaś myśl dojrzewa, żeby porozmawiać. Ona tam się szykuje, szykuje. Mhm wzbudzują emocje, jakiś stres się rodzi i strzela taką bombą w drugą stronę, która jest w ogóle nieprzygotowana na taką rozmowę. No i często to, to, to bardzo nie 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 adekwatnie, nieadekwatnie. Nie. Więc druga strona reaguje obronnie, mówiąc różne głupoty czasami, których nie możemy brać do siebie. Więc fajnie było zrobić taką przedrozmowę, czyli okay. powiedzieć o tym, że ej, a może pogadalibyśmy o seksie. Wiem, że nie gadaliśmy nigdy. Też mnie to stresuje, ale może jakoś tam spróbujmy za jakiś czas do tego wrócić. Takie proste. Wróć, nie za jakiś czas. Ustalmy dokładnie kiedy. Mm. Bo za jakiś czas to się odciągnie tam. Za kolejne 10 lat? Dokładnie. No więc ustalmy sobie, że porozmawiamy na przykład jutro. To może być za godzinę, jak nie mamy jutro czasu. Mm. Ale fajnie by było dać tej drugiej stronie też chwilę, żeby ona była posiedzieć ze swoimi myślami. Bo może nie miała w głowie nawet pomysłu o tym, że można pogadać o seksie. Mm. Takie proste, a jednak takie e, przydatne, nie? Bo daje też przestrzeń tej drugiej osobie na to, żeby się. Przygotować mhm. e, w ogóle na tego typu, na tego typu rozmowę i, i w ogóle gdzieś tam wejść w tą, w, w tą strefę, no bo domyślam się, że jak nie wiem, jesz akurat kolację i oglądasz film, to, to może być to taka trochę bomba na ciebie e, spuszczona. Tak, to tak samo jak z tymi potrzebami seksualnymi. Czyli jedna strona ma już gotowość na seks, a druga mhm. jest na poziomie zero, więc to nie wyjdzie. Tak. Nawet jeżeli ta druga osoba gdzieś tam od czasu do czasu też o tym myśli, że, że tego seksu brakuje i coś jest nie tak, to może akurat nie być po prostu ten konkretny moment, w którym jest przygotowana nie? Do, tej, do tej rozmowy. Zanim spróbujemy tutaj mojego formatu nowego i połączymy się live, żeby może ktoś się odważył, bo nie wiem, czy się odważy zadać jedno czy dwa pytania w tym temacie, to chciałam się jeszcze ciebie zapytać o to, czy uważasz, że jeszcze jest coś ważnego w tym temacie, Braku seksu w związku, czy takich problemów związanych z seksualnością w związku, których ja nie poruszyłam, o której nie zapytałam, a co warto byłoby jeszcze na koniec tej rozmowy powiedzieć. To ja bym chciał podkreślić ten temat zdrowia seksualnego. Aż ten brak seksu w związku może być objawem problemów ze zdrowiem. Mm. Ze zdrowiem nie tylko czysto somatycznym, czy psychicznym, ale też seksualnym. Więc żeby nie bagatelizować tej sytuacji. Czyli to nie jest tak, że a już jestem ze starym 10 lat, to naturalnie aż tego seksu nie ma. Tylko fajnie było się skonsultować. Jeżeli nie mam gotowości pójść na konsultację seksuologiczną, to może na ginekologicznej, na której jestem, warto okay. o tym wspomnieć. Czy żeby gdzieś zagaić ten temat z osobą, która się specjalizuje. No właśnie, chciałam się zapytać, ale już odpowiedziałeś, od czego właśnie wtedy zacząć taką w sensie diagnostykę, czy od jakiego specjalisty pójść. Ściągamy i... to odpowiedzialność z osób. Nie muszą mieć takiej wiedzy, takiej świadomości. Mogą się udać do pierwsze, lepszej osoby, lekarza, seksuologa, psychologa. I to już tamte osoby powinny nas pokierować. No więc to też nie musimy się diagnozować, nie musimy wiedzieć, gdzie się zawsze zgłosić, mm. ale fajnie zasygnalizować problem i zaufać, że zostaniemy pokierowani dobrze. Seks na zgodę, tak czy nie? Nie. Nie, a dlaczego nie? Czy ja, Domina do Michała? <laughs> nie, nie polecamy seks na zgodę, chyba że rzeczywiście em, mamy już ułożone pewne rzeczy. No bo seks na zgodę może, okej, okay, pozbawić mnie emocji, czyli rozładować jakieś tam nieprzyjemne emocje, mm. ale temat wciąż nie jest jeszcze domknięty. Czyli przy okay. kolejnej sytuacji to znowu wyjdzie, trochę jak papieros. Okay. Zapalę, uspokoję się, ale spod dywanu się kiedyś prędzej czy później wysypie. Czyli najpierw rozwiązujemy problemy, a potem uprawiamy seks, słuchajcie. Jak wrócić do intymności po kryzysie? To tro trochę powiązane, nie? Z, z poprzednim pytaniem. Tak, no bo kryzysy się zdarzają, czyli też musimy mieć pewność, tak, świadomość tego, że te kryzysy będą, że ta intymność, seks trochę na tym ucierpią. Zwykle mm. tak się dzieje. Znowu przegadujemy rzecz i myślimy sobie o tym, czego potrzebujemy. Jak do tego podejść? Półtora roku bez seksu, partner nie chce na ten temat rozmawiać. I ja w sumie się nie pytałam o taką sytuację, jak ktoś nie chce na ten temat rozmawiać. Pytanie czemu nie chce? Mi się już włącza takie terapeutyczne trochę myślenie, że widocznie nie chce tego seksu. Okay. Widocznie ta motywacja jest za słaba, albo jakieś inne rzeczy są silniejsze, na przykład lęk. Okay. Bo robimy rzeczy z dwóch motywacji. Albo czegoś chcę i to robię, e, idę na zakupy, albo robię coś, bo, żeby uniknąć czegoś gorszego, czyli płacę podatki, żeby nie mieć skarbówki na głowie. Mm, miejmy nadzieję, że tak wszyscy robią. Więc, jeżeli nie chcę tego seksu, nie podejmuję, to musimy sobie zbadać motywację. Czy tam nie ma na przykład jakiegoś lęku przed okay. niepowodzeniem albo przed tym, że jakoś już nie pasujemy do siebie? Choruję na depresję i mam problem z libido. Czasem e, robię po prostu to, w sensie seks ze względu na partnera, żeby jego zaspokoić. On tego nie oczekuje i nie nalega. Czy to słuszne? Mm -mm. No bo do seksu się nie zmuszamy. To też ważne. To chyba nie padło. Nie, nie padło. Nie, nie zmuszamy się do seksu, bo seks ma być przyjemnością, ma być spontanicznością, frajdą. To nie jest wyścig, to nie jest perfekcjonizm, to nie jest obowiązek w żadnym mm. stopniu. To ma być przyjemne. Więc jeżeli po lekach e, antydepresyjnych trybido spada, tak jak sobie rozmawialiśmy wcześniej, zgłaszam się na konsultację psychiatryczną i to zgłaszam. Mm -hmm. Mówię o tym, bo być może jesteśmy w stanie zmienić leczenie albo dobrać jakieś leki dodatkowe, które trochę trybido mogą podnieść. Fizjoterapia uroginekologiczna też byłaby wskazana w tym przypadku, żeby okay. zobaczyć, czy tam nie ma jakiegoś spięcia mięśni miednicy. To ja jeszcze tak oficjalnie teraz na koniec na luzie i na spontanie, bo tak trochę wyluzowaliśmy. E, dziękuję Ci bardzo serdecznie za tą rozmowę, bo cały czas jesteśmy chyba jeszcze nagrywani i e, mam nadzieję, że do następnego razu i nie bójmy się o seksie rozmawiać. Amen. Dzięki, <laughs> Dzięki wielkie.